Wygląda na to, że nigdy nie chcesz patrzeć wstecz, nie zwracasz nawet uwagi na teraźniejszość. Obchodzi cię tylko przyszłość, Jean-Michel, prawda? Wiesz co, nie myślałem o tym w ten sposób, ale coś w tym jest. Generalnie uważam jednak, że przeszłość jest w porządku. Dzięki niej jest nostalgia, ale czasem też i żal, i wyrzuty. Is okay, but you have always a relationship being a mixture of nostalgia and regrets sometimes. W teraźniejszości jest już za późno, aby coś zrobić, poprawić. Stało się. Pozostaje wobec tego tylko przyszłość, kiedy możesz jeszcze o czymś decydować. Powiedziałeś już, że żyjesz w przeszłości, że nie chcesz żyć w przeszłości, że żyjesz tylko przyszłością, ale przecież odnosiłeś w przeszłości olbrzymie sukcesy. Czy to jest dla ciebie sposób, żeby sukces się nie zepsuł? Tak, masz rację. Mówiąc szczerze, myślę, że rzeczy, z których mógłbym być naprawdę dumny, są przede mną, a nie za mną. Czy myślisz, że to kwestia twoich ograniczeń, czy raczej wina ograniczeń technologicznych? Być może masz rację, sugerując, że nie chodzi tylko o technologię. Moim zdaniem niedoskonała technologia to zazwyczaj tylko wymówka, kiedy nie dajesz sobie rady z pisaniem czy instrumentami. W Egipcie akurat byłem przyjemnie zaskoczony z zlewaniem się i mieszaniem starych arabskich instrumentów z elektronicznymi. Użyłem nawet specjalnych skrzypiec z jedną struną. Wydają naprawdę ostry dźwięk. Ostrzejszy dźwięk akustyczny brzmi lepiej z elektronicznym podkładem. To było niesamowite. Piosenki grane na skrzypcach, syntezatorach przez orkiestrę symfoniczną. Właśnie to jest powiew przyszłości. Ten miks przeróżnych brzmień. This is for me the more the vision of the future, this mixing of sound and textures. Rozmawiajmy o twoim nowym projekcie, Jean-Michel. Czy było tak, że metamorfozy od samego początku były związane z twoim występem w Egipcie? Czy kiedy pisałeś te piosenki i nagrywałeś je, robiłeś coś myślą o tym widowisku? Nie, właśnie tak nie było. Kiedy zacząłem pracę nad płytą, nie miałem zielonego pojęcia o koncercie w Egipcie. Myślałem o czymś zupełnie innym. Wprawdzie na Metamorfozach jest jedna piosenka z Selavi z udziałem orientalnej piosenkarki Natasha Atlas. Ale ona też nie ma nic wspólnego z Egiptem. Kiedy ten projekt powstawał i powoli dojrzewał, udało się go powiązać z Nataszą, ale na początku nie było żadnych powiązań. Pytałem cię o koncert, bo zastanawiam się, kiedy wiesz, że płyta jest nagrywana specjalnie dla jakiegoś projektu, widowiska. Czy masz do niej zupełnie inne podejście, bo myślisz od razu o efektach wizualnych, o graniu utworów na żywo. Czy jest to dla ciebie po prostu jakaś różnica? Nie, wiesz, kiedy pracuję nad płytą, myślę głównie o muzyce, a nie o tej całej widowiskowej otoczce. Muzyka jest zawsze na pierwszym miejscu. Projekty takie jak koncert w Egipcie czy inne występy, to jest zupełnie inna sprawa. Jeżeli chodzi o Metamorphosis, podszedłem do tej płyty w inny sposób. Mieliśmy pomysł, aby zapomnieć o tym, co było wcześniej. To miał być nawet dla mnie zupełnie nowy rozdział. Podążyliśmy w dwóch kierunkach. Jeden to była próba zbliżenia się do dźwięku bitu w bardziej organiczny sposób. Druga sprawa to było użycie wokalu, mojego zmienionego głosu i głosów innych ludzi, takich jak Laurie Anderson czy Natasha Atlas. Vocals of my own, processed or not, and vocals from some other people, like Laurie Anderson or
Natasha Atlas, other artists, other guests also. Gościnnie wystąpiła też Sharon Corr z grupy The Corrs. Na tej płycie jest wiele kobiet, choć to nie było zamierzone. To jasne, że kiedy pracujesz nad takim rodzajem muzyki, myślisz nad stylem, nazwijmy to, impresjonistycznym. When you are doing instrumental music, as you know, you are dealing with soundscapes, with a more impressionistic style. Ale kiedy dodasz słowa do muzyki, to już zupełnie inna sprawa. Wtedy zastanawiasz się nad pomysłami na historię i nad tym, jak bezpośrednio przekazać je ludziom. Oczywiście taka praca to świetna zabawa. Podoba mi się końcowy rezultat, czyli metamorfozis, na których jest kilka piosenek popowych przyszłości. W przypadku tej płyty słowa to nie tylko słowa. One brzmią po prostu jak dźwięki. Kind of series of pop songs for the future, in a sense, where the lyrics are not anymore just lyrics, that they're just words and series of words, and partly the first song with Laurie Anderson is a good resume of that. Yes, exactly. Yeah. Twój nowy projekt jest związany z końcem stulecia, zbliżającym się nowym milenium. Ale to trochę sztuczna data, bo moim zdaniem prawdziwy zwrot wydarzył się w połowie lat 90. wraz z rozwojem nowych technologii, a nie w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Co o tym sądzisz? Ja myślę, że można powiedzieć, że nowa era nadeszła, kiedy człowiek przespacerował się po Księżycu w 69 roku, a dla innych to będzie rozpowszechnienie się internetu. Nie chodzi przecież o jakąś symboliczną datę. Tak, ale tak się złożyło, że wszyscy ludzie na Ziemi zdecydowali w tym samym czasie, aby data roku 2000 stała się symbolem. Symbolem jest to, co sami wymyślimy. Rok 2000 tak naprawdę nic nie znaczy, bo mógł być w 97 czy 2003. Można to przecież liczyć na wiele sposobów. Tak jak powiedziałeś, nowe milenium zaczyna się dopiero za rok, w 2001, a nie teraz. Ale co ciekawe odnośnie milenium, to fakt, że wszyscy w jednym momencie mogli podzielić się swoimi wizjami przyszłości, obawami, nadziejami, w knajpkach, w domach z przyjaciółmi. The future, his fears or her fears, their hopes, their vision, and to share this with their family at cafes, with friends, at the same time. I wszystko to stało się w tym samym czasie. Na co dzień ludzie nie mają zbyt wiele okazji, by na przykład porozmawiać z sąsiadem o przyszłości, by się podzielić z nim poglądami. Zazwyczaj rozmawia się o przeszłości, bo ludzie są uwięzieni w codzienności, obowiązkach. Dlatego czasem brakuje takich abstrakcyjnych wizji przyszłości. A przy okazji roku 2000 ludzie mogli to przemyśleć, opowiedzieć o swoich obawach i nadziejach związanych z nową erą, zdać sobie z niej sprawę. I to jest moim zdaniem najbardziej interesujący aspekt nowego milenium. Exactly. And that I think is probably the most interesting aspect of the millennium. Jean-Michel, nigdy nie miałeś problemu z wykorzystaniem nowych technologii, nawet z zmianą świadomości. Tak się zastanawiam, czy dziś w dobie internetu, ciągle rosnącej jego potęgi. Wiesz, człowiek z tej wytwórni płytowej powiedział mi, że w jego firmie przewidują, że bardzo niedługo nadejdzie taki czas, że ludzie przestaną kupować płyty w sklepach i będą je zamawiać wyłącznie przez internet. Tak sobie myślę, że jeżeli ktoś będzie wszystko załatwiał przez internet, nie wychodząc z domu, nie będzie brał udziału w tym rodzaju rytuału plemiennego, kiedy w dniu wydania płyty kilkaset osób przychodzi do sklepu muzycznego i jej słucha. Myślisz, że będziemy coraz bardziej odosobnieni, samotni z powodu technologii? Właśnie z tego powodu gram koncerty. Ludzie mają coraz mniej możliwości, żeby wyjść z domu, by się cieszyć muzyką. Mają w domach DVD, internet, coraz bardziej nowoczesny sprzęt hi-fi. To moja zasługa, że tak wielu ludzi zobaczyło koncert w Egipcie. Zgromadziłem ich, by wspólnie cieszyli się chwilą.
to jest właśnie dla mnie priorytet. Hi-fi, more sophisticated, Bang & Olufsen, hi-fis. If there is so many people in concerts such as concerts I've done in Egypt, it's not only because of myself, it's because of the fact that it's an opportunity for people to gather and share together one moment physically, and that is going to be more and more important, I think. So that twoim zdaniem takie dzielenie się doświadczeniami razem będzie coraz rzadsze? Yes. Except the fact that nie wykluczono, że trzeba będzie wziąć pod uwagę fakt, że wszelkie przewidywania i przepowiednie są ryzykowne, bo to co do tej pory wszystkie wróżby były zazwyczaj fałszywe. Siedzimy sobie tu w pokoju i istnieją takie smutne wizje, ale pocieszające jest to, że są ludzie, którzy myślą o tym tak jak my i może dzięki temu do niczego złego nie dojdzie. To zresztą stara bajka. Internet przecież nie zatrzyma całkiem ludzi w domach. Nie jestem fanem Billa Gatesa, ale spodobała mi się jedna z jego wypowiedzi. Powiedział, że internet nie powinien być traktowany jak pułapka dla dzieci. Ma im służyć, ułatwiać pracę, żeby miały więcej czasu na przebywanie z przyjaciółmi. Myślę, że w tym zdaniu jest wiele prawdy. Technologia to nie niebezpieczeństwo. Powinna raczej być traktowana jako przyjazna dla człowieka. Ale oczywiście trudno się dziwić wszelkim obawom, bo ludzie zwykle boją się tego, czego nie znają, nie lubią nowinek. Tak było z naszymi pradziadkami, którzy obawiali się pociągów jadących z prędkością 40 km na godzinę. Krążyły opinie, że przy takiej prędkości głowa może pęknąć. Teraz jest dokładnie tak z internetem i technologią. Jean-Michel, strasznie się cieszę, że pamiętasz radio, które dałem ci poprzedniej okazji. Wiesz, ja zbieram takie stare radia i hi-fi, szczególnie z lat 70. Takie, które oprócz tego, że dobrze grają, były ładnie zaprojektowane. Na przykład duński Bang & Olufsen. O, ciekawe, że ich wspomniałeś. Pracuję z nimi właśnie nad rozwojem technologii hi-fi. Za dwa dni w Paryżu prezentujemy nowy system z głośnikami hi-fi związany z wydaniem właśnie mojej płyty. Staram się być dla nich takim doradcą, konsultantem artystycznym przy tworzeniu nowych technologii przyszłości. In 2 days in Paris, I'm doing the launching of this new hi-fi system, the new speakers they are launching, connected to the release of Metamorphosis, and there is a common campaign. I didn't know that. Campaign. You are. Tego akurat nie wiedziałem. Od jak dawna śledzisz ich pracę? Working with them and connected to them to be kind of artistic consultant for developments and ideas and discussing ideas for the future. For how, very interesting. How long have you following what they've done since? Byłem na bieżąco zawsze, jeśli chodzi o ich produkty, ale od kilku miesięcy, mówiąc szczerze, nie zajmowałem się tym. Closer to Bang & Olufsen since the past few months, really. Oni zawsze byli do przodu, jakieś 5, 6, 7 lat w stosunku do reszty świata. Tak, poza tym oni jako jedyni myśleli o technologii również w kategoriach estetycznych, a estetyka jest ważna. To nie jest wcale szczegół, dodatek. Od niej właśnie w szczególności zależą emocje, uczucia, jakich się doznaje, słuchając muzyki z głośników. Ta estetyka jest bardzo ważna. And feelings that you are receiving from speakers and from music. I mean, the aesthetics it's very important. Poza tym to, co oni produkują, to nie gadżety, to świetna technologia. Tak, to nie tylko piękna obudowa, ale właśnie świetne rozwiązania technologiczne, bardzo nowatorskie.